Jakiś czas temu na ten kanał YouTube'owy wrzuciłem filmik z zapytaniem, czy mogę na tym skrzyżowaniu wyprzedzić ten motorower. Zostałem zwyzywany od idiotów, albo wyprzedzaj bokiem, na skrzyżowaniu się nie wyprzedza, przejście dla pieszych, linia ciągła, nie wolno. Generalnie zostałem zwyzywany. Słuchajcie, ptysie, więc powiem, jak to jest z tym wyprzedzaniem na skrzyżowaniu. Po pierwsze, mamy przed sobą pojazd, który nie jest pojazdem silnikowym. Taki pojazd można wyprzedzić na każdym skrzyżowaniu, bo to nie jest pojazd silnikowy. Motorower nie jest pojazdem silnikowym. Po drugie, jeżeli tutaj widzicie przejście dla pieszych, to na tym przejściu dla pieszych też mogę wyprzedzić, mało tego, każdy pojazd. Dlatego, że na przejściu dla pieszych o ruchu kierowanym mogę wyprzedzić każdy pojazd. Dalej, na każdym skrzyżowaniu o ruchu kierowanym mogę wyprzedzić każdy pojazd. Oczywiście za wyjątkiem pojazdu przywilejowanego na obszarze zabudowanym, bo jego wyprzedzać w ogóle nie wolno. Dalej, linia ciągła nie zabrania mi wyprzedzania. Mi tylko nie wolno najechać na linię ciągłą, pojedynczą czy podwójną, ale linia ciągła nie zabrania wyprzedzania. Mało tego, jeżeli kierujący pojazdem sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, to ja go mogę wyprzedzić z prawej strony. Ba, ja go muszę wyprzedzić z prawej strony, bo z lewej strony wyprzedzić mi nie wolno. Mało tego, na każdym skrzyżowaniu mogę wyprzedzić każdy pojazd, który skręca. I tak to wygląda. A jeszcze zapomniałem powiedzieć, że na każdym skrzyżowaniu ruchu okrężnym mogę wyprzedzić każdy pojazd. Tak, tak to wygląda.